Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a to jest Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. A dziś naszym gościem jest poseł Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu. Panie pośle, na początek taki gorący news z Wałbrzycha, tym przez kilka dni podejrzewam będzie żył Dolny Śląsk, może i cała Polska. Radni miejscy przyjęli uchwałę, która mówi o tym, wprowadza obowiązkowe szczepienia dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców i osób pracujących na terenie Wałbrzycha. Dobry pomysł? No, pomysł na pewno innowacyjny i pomysł na pewno inspirowany troską o zdrowie i życie mieszkańców Wałbrzycha czy mieszkańców regionu. Jako prawnik muszę powiedzieć, że jest to ruch ryzykowny, dlatego że COVID nie jest wpisany na listę obowiązkowych szczepień, co pewnie spotka się z reakcją czy to wojewody, czy sądów administracyjnych i być może dojdzie do uchylenia tej uchwały, ale muszę pogratulować radnym Wałbrzycha, którzy stawiają sprawę jasno i w taki bardzo progresywny sposób pokazują, jak troszczą się o zdrowie publiczne, bo to jest wartość sama w sobie. Szczepienia ratują życie, szczepienia ratują zdrowie, szczepienia nas chronią i nie widzę potrzeby rozmawiania czy dywagowania o tym, czy są, powinny być obowiązkowe, czy nieobowiązkowe. Mamy pandemię, mamy stan klęski ogólnoświatowej, jeśli chodzi o sytuację zdrowotną, gospodarczą, społeczną i tylko zdyscyplinowanie wszystkich obywateli i zobowiązanie ich do szczepienia uratuje nasze zdrowie, uratuje zdrowie naszych bliskich, uratuje społeczeństwo. A nie dziwi pana to, że koronawirus nie jest jeszcze na liście chorób zakaźnych? No to bardzo ciekawe, dlaczego rząd nie podejmuje tego typu decyzji, bo jeśli mamy inne choroby, które właściwie już wyeliminowaliśmy i bardzo dobrze, a ciągle na tej liście są, to dlaczego coś, co jest, zdarza się raz na kilkaset lat, czyli tak ogólnoświatowa wielka tragedia, nie spotkała się z odpowiednią decyzją rządu. To jeśli rząd sobie nie radzi, to tacy włodarze jak właśnie Wałbrzyszanie czy wałbrzyscy radni biorą sprawy w swoje ręce, kibicuję bardzo mocno i trzymam kciuki. Ale mówi pan sam o tym, że wojewoda prawdopodobnie uchyli tę uchwałę, ale też władze Wałbrzycha mówią, że niewykluczone, jeżeli tak się stanie, że na przykład w miejskich instytucjach będzie regulamin, który będzie mówił o tym, że wstęp tylko dla osób zaszczepionych. No, kolejny pomysł kontrowersyjny. Nie wiem, czy kontrowersyjny, na pewno warty rozmawiania. Ja osobiście również jestem za takim rozwiązaniem, żeby dzieci do przedszkoli publicznych były przyjmowane wtedy, kiedy są zaszczepione, bo w ten sposób możemy dać tamę. Ale to zaszczepione obowiązującymi, obowiązkowymi szczepieniami. Zgadza się, panie redaktorze, ale jeśli rząd sobie nie radzi, to trzeba zaufać tym, którzy wiedzą, co robią, a ja wierzę, że prezydent Wałbrzycha, który jest lekarzem i który właściwie pokazuje całej Polsce, jak zorganizować szczepienia, jak zorganizować dostawy, jak kierować ruchem tych, którzy się szczepią, wie, co robi. Ja jestem zwolennikiem bardzo precyzyjnego, ale twardego postępowania. To krótko, szczepisz się za szczepieniem obowiązkowym, czy przeciw, czy prawo wyboru? Absolutnie za obowiązkowym szczepieniem. Nie widzę możliwości wybierania pomiędzy śmiercią lub życiem naszych najbliższych. Panie pośle, przyjechał pan do Wałbrzycha, żeby bronić sądu pracy, który zostanie przeniesiony z Wałbrzycha. Dzisiaj mówił pan w Wałbrzychu o tym, że barbarzyńskie odcinanie tlenu takim miastom jak Wałbrzych, takie decyzje. Problem w tym, że chyba decyzja już zapadła, już nie da się jej chyba cofnąć. Decyzja zapadła, to jest haniebna decyzja Zbigniewa Ziobry, bo to Zbigniew Ziobro swoim rozporządzeniem zlikwidował ten sąd w pracy. Ale pracy na wniosek prezes sądu rejonowego. To jest kolejne kuriozum na skalę polską, że prezes sądu kieruje wniosek do ministra sprawiedliwości po to, żeby pozbyć się jednego z wydziałów. To jest dyskwalifikujące dla prezesa sądu rejonowego w Wałbrzychu. Ta decyzja nie jest nieodwracalna. Ta decyzja została podjęta jednym pociągnięciem pióra i jednym pociągnięciem pióra Zbigniewa Ziobry może zostać odwrócona. Dzisiaj spotkałem się z związkowcami z OPZZ-u, którzy poprosili mnie o pomoc. Jestem członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w polskim Sejmie i sprawami sądów się zajmuję. I uważam i zachęcam wszystkich Wałbrzyszan i wszystkie Wałbrzyszanki. Nie odpuszczajcie, nie odpuszczajmy. Trzeba podpisywać tę petycję, która została uruchomiona jakiś czas temu wśród mieszkańców Wałbrzycha, dlatego że to jest tym bardziej haniebna decyzja, że została podjęta w czasie pandemii. W czasie pandemii kiedy? Ludzie tracą pracę, ludzie są wypychani na śmieciówki, ludziom się nie wypłaca wynagrodzeń, albo wręcz każe się chorym pracownikom przychodzić do pracy. I w ten sposób zlikwidowanie sądu pracy, który rozstrzyga tego typu spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, to jest odcięcie
podstawowego prawa człowieka, tych pracowników, jakim jest prawo do sądu. Prawo do sądu jest prawem konstytucyjnym, zagwarantowanym ustawą zasadniczą. Ale ministerstwo mówi, że większość spraw i tak już toczyła się w Świdnicy, w Ząbkowicach Śląskich. Ale to jest nieprawda. To jest kilkadziesiąt spraw rocznie tylko. Panie redaktorze, to nie znaczy, że jeśli w jakimś sądzie toczyło się 200, podobno niewiele spraw, to znaczy, że za miesiąc, dwa lub za pięć miesięcy nie będzie ich więcej. A poza tym chyba państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa. Zbigniew Ziobro i Prawo i Sprawiedliwość szły do władzy w 2015 roku, krytykując słusznie Platformę Obywatelską, że Platforma Obywatelska zamykała małe szkoły, małe sądy, małe poczty czy komisariaty policji. Chwalili się, że chcieli odwrócić ten trend. Co mamy? Mamy kontynuację tej okropnej dla lokalnej Polski polityki, odcinania tlenu tego typu ważnym miastom, zamykania kolejnych szkół, zamykania kolejnych instytucji publicznych. Przecież Sąd Pracy w Wałbrzychu to także powód do dumy. To także powód do tego, że to miasto jest ważne i pełni ważną funkcję w czyli tym jako regionie. Poseł Lewicy będzie pan popierał też, bo wcześniej posłowie Platformy Obywatelskiej o tym mówili, że będą starali się odwrócić. Ja, panie redaktorze, już jutro zwrócę się do ministra sprawiedliwości o wyjaśnienie tej sytuacji. Po drugie, udam się z interwencją poselską, kontrolą poselską do Ministerstwa Sprawiedliwości, a razem z OPZZ-em, razem z ludźmi zrzeszonymi w związkach zawodowych tutaj w Wałbrzychu i w okolicach, będziemy planowali kolejne akcje. Będziemy protestować i będziemy, nie odpuścimy tej sprawy, bo sąd pracy jest dla ludzi i państwo jest dla ludzi, a nie ludzie dla państwa. Panie pośle, zostawmy Wałbrzych, trochę krajowej polityki, krajowy plan odbudowy. Ile razy w ciągu ostatnich godzin słyszał pan, że Lewica zdradziła Koalicję Obywatelską? Ba, niektórzy mówią nawet, że kraj zdradziła. Nie wiem, dlaczego Lewica miałaby być jakąś przystawką Koalicji Obywatelskiej. Mamy po prostu inne spojrzenie na tę sprawę. Koalicja Obywatelska przez ostatnie tygodnie nie zrobiła nic, żeby zachęcić resztę opozycji do tego, żeby wspólnie, tak jak zawsze to robimy, bo Lewica może myśleli, chce... że to z automatu tak będzie. No, panie redaktorze, Lewica zawsze współpracuje z całą opozycją, ponieważ uważamy, że te rządy są najgorszym, co mogło się zdarzyć Polsce w ostatnich dziesięcioleciach. Natomiast Koalicja Obywatelska nie wywiązała się ze swojej podstawowej roli jako największej partii opozycyjnej. To, że Koalicja Obywatelska kilka dni temu wrzuciła na swojego Twittera cztery wymagania, jakie stawialiby Krajowemu Planowi Odbudowy, to nie znaczy, że podjęła jakieś negocjacje. Prowadzenie polityki twitterowej naprawdę nie trafia do ludzi. Lewica stanęła za pieniędzmi. My powiedzieliśmy jednoznacznie, 250 miliardów złotych, które ma trafić do Polek i do Polaków, do Wałbrzyszan, do ludzi z Kłodzka, do ludzi ze Świdnicy, czy do mieszkańców Bielawy. Mówi pan teraz tak jak premier, liczy się Polska. Czyli no, panie redaktorze, ale wie pan, ja wszedłem do polityki półtora roku temu nie po to, żeby być tępym antypisem, tylko żeby punktować PiS tam, gdzie zawala, a zawala w 99% sprawach. Natomiast jeśli mamy na stole projekt cywilizacyjny, 250 miliardów złotych dla ludzi, którzy właśnie stracili swoje biznesy. Dla mieszkanki, dla mieszkańca Wałbrzycha, który stracił pracę. Dla samego miasta Wałbrzycha i takiego miasta jak Świdnica czy Kłodzko, które straciły miliony złotych przez pandemię i mają mniejsze wpływy do budżetu. To dlatego Lewica postanowiła powiedzieć, chcecie naszych głosów? To obiecajcie, to pokażcie, że jesteście w stanie przeznaczyć 30% z tych 250 miliardów dla Wałbrzycha, dla Świdnicy czy dla Kłodzka. Miliard euro dla szpitali powiatowych. No, tutaj w Wałbrzychu ze służbą zdrowia nie jest najgorzej. Tutaj są dobre punkty medyczne. Ale proszę pojechać do regionów, zobaczyć, jak wyglądają szpitale powiatowe. Ludzie się boją szpitali powiatowych, czasami nazywając je te szpitale umieralniami. Dlaczego? Pośle, bo są niedoinwestowane. My znamy te postulaty, które jak gdyby są zgłoszone ze strony Lewicy do Krajowego Planu Odbudowy. No i tutaj mówi pan właśnie o tych 30% dla samorządowców. Samorządowcy, ci z opozycji względem PiSu i ci niezależni też mówią o tym, okej, ale żeby to nie było tak, jak było przy tarczy antykryzysowej, że był nierówny no podział. Właśnie. I tutaj, tu się pojawia tutaj, problem. Tutaj należy się naszym widzom i naszym czytelnikom jedno wyjaśnienie. Nad tymi pieniędzmi będzie czuwała Komisja Europejska. To Komisja Europejska będzie dzieliła te pieniądze. A co więcej, to Lewica położyła na stole wymóg, żeby
Komitet monitorujący składał się między innymi z samorządowców, ze związkowców czy przedstawicieli świata organizacji pozarządowych po to, żeby w razie tego, w razie sytuacji, kiedy PiS będzie chciał uczynić te pieniądze swoim funduszem wyborczym, żeby był od razu alarm w Komisji Europejskiej. I zachęcam wszystkich do spokojnego spojrzenia na tę sprawę. Chcemy 250 miliardów złotych dla Polski czy nie? Bo mnie się wydaje, że raz już taką szansę zaprzepaściliśmy, kiedy po wojnie nie przyjęliśmy planu Marshalla i nie przyjęliśmy pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj mamy gwiazdkę z nieba, wyjątkową. Gwiazdkę z nieba, 250 miliardów złotych dla Polski. I ci, którzy mówią, że nie będą głosować w parlamencie. Panie redaktorze, odliczam dni do głosowania nad ratyfikacją i będę sprawdzał, którzy parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej czy PSL-u zagłosują przeciwko pieniądzom dla Wałbrzycha. Pokazaliście pazur w Koalicji Obywatelskiej, teraz wchodzicie trochę, chcecie wejść, rozumiem, w buty lidera Koalicji Obywatelskiej. Panie redaktorze, Lewica mówi jednoznacznie, jeśli większy partner na opozycji nie radzi sobie, ma problemy wewnętrzne, spadają im sondaże, zajmują się sobą, rozliczaniem, kto jest liderem, tam mają kilku liderów. To my liderów, to zrobimy. To jeśli nie ma takiego ciśnienia ze strony Koalicji Obywatelskiej, żeby wspólnie, a chcieliśmy, żeby wspólnie jednym frontem negocjować z rządem, to Lewica nie czekała na spóźnialskich. Lewica poszła do rządu i powiedziała, chcecie naszych głosów? 30% pieniędzy dla samorządów, 75 tysięcy mieszkań tanich na wynajem. Myślę, że mieszkańcy Wałbrzycha również wiedzą, jak dużo trzeba płacić za wynajem. A nie boi się pan teraz, że koledzy, mam nadzieję, że jeszcze koledzy z Koalicji Obywatelskiej się obrażą teraz i powiedzą, nie, że panie redaktorze, nie w polityce nie ma fochów. W polityce jest, liczy się jedno, efektywność. Nie wyobrażam sobie, że w 2023 roku będą jeszcze rządy PiS-u. Deklaruję pełną współpracę z Koalicją Obywatelską, PSL-em i każdą inną partią po stronie demokratycznej. Wspólnie odsuńmy Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Ale ogarnijcie się. Ale dzisiaj popieramy Krajowy Plan Odbudowy. Dzisiaj popieramy Krajowy Plan Odbudowy w wersji przedstawionej przez Lewicę. Jutro, czy w piątek, Krajowy Plan Odbudowy pójdzie do Komisji Europejskiej. Jeśli nasze zapisy będą w nim zawarte, będziemy podejmować decyzję, czy będziemy głosowali za ratyfikacją, czy nie. Jeżeli nie, czeka nas bardzo gorąca wiosna polityczna. Absolutnie, absolutnie tak. Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy, był gościem programu Studio Dziennik, programu portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.